Hej, hej, siemaneczko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Lords of the Fallen i musimy odszukać komnatę kłamstw. Z tego co pamiętam, to cały Kazlo wysłał nas z powrotem do tej krainy Rogarów, czy jak oni się tam nazywają, Rogarzy, Rogarowie. Jak zwał, tak zwał. Ej, ziomuś, a z tobą ja tu nie rozmawiałem? Thank you again for getting me out of that cell instead of that liar. A, to jest ten, którego wypuściłem. Dasz mi coś za to? Jaki ty... Wypuściłem go z więzienia, uratowałem mu życie, a on mi nic za to nie da. No po prostu nie. Dobra, to musimy w takim razie chyba jakoś wrócić, bo z tego co wiem, tutaj mapy nie ma. So it's true. Antanas is sending you back to the demon realm. No tak, dokładnie, mnie. Some traitorous men under my command fled through the passageway. If you find them on the other side, kill them with extreme prejudice. Their squad has a unique arm tattoo. That'd be the good proof to me that these bastards rot in hell. Zaraz, czy ja dobrze rozumiem, że goście z jego legionu mu uciekli, mam ich zabić i zedrzeć im z ramienia tatuaż na dowód tego, że ich zabiłem? Stary, jesteś porąbany. Ale już się na nich natknąłem, powiem. Met them already. So they're dead. They were no match for me. Now where is Blefujmy. My reward? Reward? Come on. Bring me the evidence first, then we can talk. Ziomuś, no na bank ci nikt nie zabija, tym bardziej nie oskalpuje. Jak to się... There he is. Już tym bardziej, kurde, nie ten. Nie będę im zdzierał z ręki. Tatuaży. No co ty? Typie. Dobra, teraz tak. Wypadałoby wiedzieć, jak mamy stąd wyjść. Pytanko jest jedno. Czy jak ja tędy wyjdę, zamknięte? No nie mówcie mi tylko, że ja muszę całą tą drogę pokonać z powrotem. No, poniekąd w sumie tam... Zaraz, czy tutaj wszystko zostanie zrespione? Nie. Tam tak ładnie mi majaczy gdzieś. O nie. No chyba muszę w takim razie wracać normalnie. Z buta. Aha, oni tutaj wszystko to okupują już, nasi, tak? Dobra. No to jak wszystko nasi okupują, to być może wyjdziemy właśnie... Patrzcie, już się chyba tutaj ładnie świeci. Energia rękawicy może roz... O, dobra, rękawiczka. To fajne jest. Dobra, zobaczymy, gdzie nas wybombi. Pewnie z tą całą jadką trzeba by było zająć się... powrotem do tej krainy Rogarów. Oni się nazywają Rogarowie czy Rogarowie? Rogars. A, tu nas wybombiło. Plac sędziów. Okej. Okay. O. O, siemanko, ale ty brzydki jesteś. No, na, proszę, proszę. Na sam początek... Wow! Auć! Na sam początek nam dali bossa? No ładnie, przynajmniej możemy go tutaj... Wow! Dobra, pytanko, jak go mamy tutaj ubić? Dobra, trochę dostał, ale mnie to też boli. Boli mnie to. To ja się napiję. I uwaga, i hopa. Dobra, udało się. Teraz tak. Coś mu zadałem, jakieś obrażenie, ale z tego co widzę, to raczej kiepsko. Dobra, podnosi się bardzo długo po tym ataku. Nie wiem, o co chodzi. A, na takiej zasadzie... No taki w zasadzie. I teraz tak, zobaczymy co tutaj możemy zrobić. Nie. O! Kolce, cebula ma kolce. Nie, cebula nie ma kolce. A na takiej zasadzie, dobra. Już kumam. A to co to za atak? Stary, pewnie chcesz mnie tutaj... Nie. Co on się zbufował jakoś na żółto? Stary, żółtaczkę masz? Weź sobie ten. Wow! Ty, ale bije mocno. No to nieładnie, kolego. Hop. To ja się napiję, hop na sobie. Na twoje zdrówko.
Rachu ciachu. Ups. Ups. Ładnie tutaj sobie poczyna kolega. Oho, dobra. I teraz mamy szansę. Niech nam się tylko tutaj zregeneruje. I pięknie. Raz. I dwa. I trzy. No super. Powiem wam szczerze, że ładnie to wyszło. Czyli trochę trzeba go pobombić. Oho, teraz ma kurde jakiegoś buffa do ataku. To może poczekamy, aż mu to przejdzie trochę. Co wy na to? Ślepy jesteś czy jak? Wow, 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 wow. Ale przynajmniej naprawiło mi się lokowanie nie produktu, a tego. Mopka. I siach! Wow! Wow, to może być kiepskie w skutkach. Okej. Okay. Teraz sobie podejdziemy do pyszczka i rachu ciachu i rachu ciachu po strachu. Stary, jesteś dętka. Trochę mnie obrażają takimi bossami, naprawdę. Nie wiem dlaczego, ale trochę się czuję taki... Niby duży, niby silny. No ale kolejny boss jest Mine. Trochę za głośno mówię z tego co widzę, czasami się podniecam. Bestia zabita. I bardzo dobrze. Dzień dobry, przy panu. O, jak nagle pociemniał ekran. Dobra, teraz tak. Nie, tutaj ja nie chcę mu wchodzić nigdzie. Dzień dobry. I coś po nim zostało, czy to tak sobie tutaj leży? Element planetarium. Przedmiot fabularny. Czy chcecie mi powiedzieć, że ja będę sobie zbierał elementy, co będę wystrój wnętrz, czy jak? Co to ja jestem, do jasnej cholery? Dobra, co po nim zostało? O, tutaj jest, dobra. Mam nadzieję, że to jest... Plama, młot i zapieczętowana runa. W ogóle z tego co pamiętam, to przy każdym bossie mamy jakieś wyzwanie, które jak wypełnimy, tak, jakieś określone warunki, które jak wypełnimy, to będziemy mogli zebrać jakąś tam unikalną broń. Sobie tutaj... Zaraz, ile mam punktów do wydania? 18 tysięcy punktów do wydania mam. A pochodzę sobie jeszcze trochę, bo zapomniałem o tym, że mam tak naprawdę kryształ, który pozwoli mi, jeżeli oczywiście... zginę, to pozwoli mi ten kryształ przywrócić te wszystkie punkty, które gdzieś tam leżą sobie. Na przykład daleko od mojego respa kolejnego. Pozwoli mi przywrócić właśnie te punkty do siebie, także nie będę musiał lecieć i ryzykować, nie będę musiał ryzykować. Proszę, gra się naprawiła. Jejku. Nie. No halo, bo to nie ten przycisk w ogóle, a jejku. Dobra, podpalmy typa. Padł na jednego hita. A, nie czuję jak rymuje. Ale gra się naprawiła, przynajmniej pokazuje mi... Znaczy mam możliwość... Lokowania to już miałem możliwość, ale... No gdzie uciekasz? Ale widzę paski zdrowia, także to jest plus. Jest po prostu progres tak zwany. Jak ja lubię im zrobić tak z dupy jesień średniowiecza, zobaczcie. Jeden hit i po typie. Dzień dobry. Ej, ci są jacyś o wiele, wiele słabsi od tych poprzednich. Dobra, wracamy do tego siedliska Rogaru. W ogóle tutaj jeszcze nie byliśmy. Tutaj jeszcze nie byliśmy, ale tam jest ten typ z tarczą, który jest strasznie trudny do pokonania, to może sobie go zostawmy na później. Pewnie to i tak doprowadzi nas ta droga do miejsca, w którym tak naprawdę byliśmy, tylko otworzymy drzwi od drugiej strony. Tak, typie, na pewno mnie... A właśnie, ciekawe, czy mogę to otworzyć. Drzwi zamknięte, niestety nie. Oni mi zadają naprawdę nikłe obrażenia w tej lokacjach, także jest okej. Okay. O, dzień dobry. 9 punktów, no proszę cię. Ewentualnie mogą mi coś jeszcze zrobić, te takie, wiecie, małpy, które skaczą zewsząd. I dziwne refleksy tutaj ma. Wow, nawet zwykłym atakiem jestem w stanie gościa położyć. No nieźle, nie powiem, że nie. Nie, nie.
Dobra, mam tak wystarczającą ilość energii, że gościa mogę położyć, znaczy tak naprawdę mogę zrobić dwa mocne ataki tą bronią. Więc jest okej. Dobra, wracamy do tego świata całego Rogarów, także tutaj musimy wejść przez tą kaplicę. Mam nadzieję, że tam jeszcze jest ten teleport. I coś może uda nam się załatwić. No i są, patrzcie. Uuu, więcej ich jest. No proszę, proszę. Uuu, slow-mo. Uuu, damn. You're dead. You're so dead. Dobra, a tego zrobimy tak, że go wyciulamy w taki sposób, że zrobimy tak i pewnie zginie. Od obrażeń. Nie chce zginąć od obrażeń. Tak też nie chce zginąć. No ale z tego co widzę, to i tak zginie. A nie, nie zginie. Ale życie wieczne będzie miał. Oj, dobra, mniejsza. Więcej tam ich jest. Teraz są tam cztery te małpy, a wcześniej było ile? Dwie. Dobra, chodźcie pojedynczo, bo nie chciałbym tutaj mieć powtórki z rozrywki. Kolego, my się pogniewamy, naprawdę. Dobra, i został jeszcze jeden i jego koleżka strzelacz. Strzelacz. Kolego. Oni zawsze tak, no. Zawsze się drażnią. Zawsze się drażnią. Okej, lecimy do tego i robimy tak. Nie trafiłem. Znowu slow-mo. Ej, te slow-mo mi się naprawdę podobają. To jest naprawdę good shit. Teraz, czy ja tutaj byłem? Ej, chyba tutaj nie byłem. To jest ciekawskie. Ja jestem ciekawski, set jest ciekawski, więc pójdzie tutaj zobaczyć, co tutaj się kryje. Bo tego chyba jeszcze nie ogarniałem. Nie byliśmy tutaj, nie? Znając życie tam umrę, nie? No ale okej. Okay. Dobra, halo, 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 weź. No wejdźże tam. Jezu, trzeba nacelować nie wiadomo czym. Środkiem ekranu w ten portal. Dobra, co my tutaj mamy? Mamy jednego typa. O! Co to było? A wiem, na te płytki nie wolno nas... Ale zaraz, czemu mi to ujmuje życie? Czemu mi to... What the fuck? Czemu mi to ujmuje życie? Halo? Odszukaj sekretne skarpy. No bardzo bym chciał, tylko... Druga sprawa jest taka, dlaczego mi to... Okej. Okay. Prowadź mnie za rękę w ciemności tej. Byle tylko nie nie nadepnąć na te... Ej, dlaczego to mi od... Dlaczego to mi życie zabiera? No jaja se robi, czy co? Ten świetlik. Po pierwsze to mi życie zabiera. O, nie chciałbym... Ojej, te płytki, bardzo dużo płytek. Czy te płytki są na tyle zakażone, że one potrafią promieniować tym zakażeniem? Nie! Nie! Jejku, płytki. No jaja se robi to, czy co? Jak mnie troluje! Jak mnie to... Czy wy to widzicie? No nie, jeszcze powiedzcie mi, że... Nie! Nie chcę wchodzić na tą płytkę, o nie. Nie. Aha, dobra, jak jestem w ciemności... Dobra, jak jestem w ciemności, to tracę życie. Okej, kumam. No, coś w tym jest. Udało się, jakoś się udało. Oczywiście jeszcze pułapka na sam koniec, ja sobie tutaj napiję. Okruch odporności na truciznę. No niby okej, ale... Teraz bym chciał jeszcze wrócić do miejsca, z którego przylazłem. A nie mam zielonego pojęcia, gdzie to jest. Ten portal. Aha, boli. Nie mogę tutaj być w ciemności, bo mnie boli. Czy ten portal, z którego przyleźliśmy, to jest tutaj? Tak, dokładnie tak. Ej, no to powiem wam szczerze, że to dupy nie urywa to, co ja tutaj znalazłem. Naprawdę. Myślałem, że będzie trochę lepiej, zwłaszcza po takich przejściach. Człowiek zestresowany, że mu nagle coś w ciemności życie zabiera, wysysa z niego. A tu runa odporności na truciznę. Na truciznę? Tam była na truciznę? Czy co?
Okej, dobra, wracamy sobie w takim razie do naszego super kochanego. Powinno nam wrócić, uzupełnić życie i zwrócić 3 fiolki. Zobaczymy, czy się... A, 4, bo życie miałem pełne, to więc być może to jest powodem. Dobra, w takim razie kolejny loading. I wracamy do krainy Rogarów. Zobaczymy, czy tam spotkamy Jadkę. I co? Jaka Jadka się na nas... Jaka Jadka na nas czeka? Już się nie mogę doczekać tych wszystkich drzewców i innych takich. Co tutaj się pozmieniało? Bo za każdym razem, jak wracamy gdzieś, to jest coś nowego, coś silniejszego. Aha, ten typor... Dobra, widzę już, gdzie ma tą swoją... O nie, mag, naprawdę? Naprawdę, mag? O, jakiś duży typ. Nieźle, czyli kolejny boss, chcesz mi powiedzieć? Nieźle, fajerwerki też ma gdzieś przy sobie. Czyli tak, mamy na drodze do bossa gościa, który się respi, oraz maga. No, standardowa procedura. Trzeba rozwalić temu typkowi tą urnę. I to było na tyle. Na początku mu zróbmy tak. Teraz oczywiście się tutaj przekradnę. Tak, sneaky bastard jestem, nie? Zabiorę mu serducho i teraz możemy się bawić. Co ty na to, kolego? Ile ci zabiorę życia? Bardzo dużo. To pierwszy. No ja pierwszy. No i tak to właśnie się skończyło, że zginąłeś. Dobra. Mamy klucz do zachodniego westybulu. Mały klucz do zachodniego westybulu. Zaraz, zachodni bądź wschodni westybul to chyba gdzieś tutaj był. W takim razie możemy otworzyć chyba w tym momencie jakąś bramę, bądź też jakąś, ale to tak jak do westybulu, a nie do skrzyni. O nie, 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 nie. Gościu. Nie, 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 nie! Ja pierdziele, poleciałem za tym gościem. Nie mogłem anulować już ataku, ja chciałem do tyłu. Fuck you. Ciekawy jestem bardzo... 23 tysiące dusz, wow. Znaczy dusz, ja mówię dusz. Gość tam spadł. Ciekawe, czy będzie tutaj znowu. Jest, 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 jest. Byłem tylko nie skończył tak jak poprzednio. Ciekawe, czy znowu go zmuszę do tego, żeby tam gdzieś spadł sobie. Strasznie twardy jest skubaniec. No i zobaczcie. No, inteligentny to on nie jest. Myślałem, że się będę z nim jakoś męczył, ale widać... Niekoniecznie. Hey, Harkin! You're still here. Hey, Jadka. Listen, you should avoid the monster in that arena. Use the secret way that leads through this tower. And come meet me in the place where you fought that three-legged stool. If you do, I can show you what I have discovered. Zaraz, zaraz, zaraz. Odszukaj komnaty kłamstw. Ale ja nie chcę się tutaj nigdzie tego... Ja nie chcę unikać walki. Halo, halo. Wejdź bezpośrednio do komnaty kłamstw lub idź inną drogą za Jadką. Wejdź bezpośrednio do komnaty kłamstw. A zaraz, tu są te westybule całe? Zachodni westybul. A my do którego wzięliśmy klucz? Chyba do zachodniego, nie? Ale może najpierw, żeby się zmieścić w tym odcinku, o ile uda mi się zmieścić oczywiście, to może pokonajmy sobie tego bossa, bo ja nie będę stronił od walki wręcz przeciwnie. No akurat tutaj w tej grze chodzi o to, żeby pokonywać bossów, nie? Więc przejdźmy sobie na wskroś. Pytanko, czy on ma jakichś pomocników? Dobra. Witam. Wow, 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 wow. Panie, 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 panie. Ej, podpaliłem się! Jakim cudem? A jest ten strzelec. O, ty mendo. Dobra, nie ma strzelca. Moje. Wow, 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 wow. Jej, 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 stary, 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 stary. Dobra, coś takiego robi. O, o, okej, 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 okej. Dobra, czyli jak coś takiego robi... Kumam. Kumam, tylko że strasznie mocno bije na sam koniec. Znaczy, to cała jego...
No niby okej, tylko że później znowu wpadam... Tak za przeproszeniem trochę do dupy. No i tu jest niby... Fajnie, ale ja... Aha. No nie! Wszystko mnie musi dotknąć, no. Okej, okay, tylko że strasznie długo się podnoszę po tym. Kopnięcie, tak? Walnięcie, kopnięcie i tak, dobrze. Co my tu jeszcze mamy w twoim arsenale ciosów, co, kolego? No tutaj mógłbym cię niby bić, ale ja strasznie później cierpię na brak energii, co? Chyba muszę sobie zrewanżować po prostu przed kolejnym wejściem na walkę z tobą. Ajajajaj. No nie, ewidentnie jestem za wolny na tego bossa. Albo musiałbym mieć szybszą broń. Ciekawy jestem, czy jak będę biegł. No nie, niestety. Jak biegam, to nic mi to nie daje. Muszę jakoś wykminić opcję, jak unikać. Ała! Dobra, zabij. Zabij, 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 bo i tak nic z tego dobrego nie wyjdzie. Ja sobie wrócę to doświadczenie, które tutaj mi leży. I będę musiał iść chyba sobie w ten. I będę sobie musiał chyba iść w jakąś energię. Tak mi się coś zdaje. Zaraz zobaczymy. Natychmiast przywraca ducha i zgromadzone w nim punkty duszy. Znaczy doświadczenia. Bym poprosił. Aha, użyłem tego już, tak? Odzyskujesz swoje utracone doświadczenie. No i bardzo dobrze. Rozwój postaci w takim razie. Pójdziemy w atrybuty oczywiście. 9 kafli, 10, no prawie tutaj będzie jeszcze jeden. Czyli tutaj pójdziemy sobie wytrzymałość. Noszenia ciężkiego ekwipunku. Myślę, że tak. Wytrzymałość. 2 wytrzymałość, czy 1 wytrzymałość? Kurde. Pójdźmy 2 w wytrzymałość. Niech będzie. Tutaj niestety mamy za mało wiary, żeby móc wydać moje punkty wiary. Znaczy, no, punkty zaklęć. O, może tak. Dobra, kolego. Kolejne podejście do ciebie. Podejście kolejne. Już nie będę liczył, które. Nie będę wam pokazywał, które. No jasne, czemu mi zawsze kurna mać? Na starcie ja muszę dostać już... Czy ja dobrze widziałem, że on się przebił przez moją tarczę dosyć późno? Widzę, że kurna tutaj prowadzimy ostry bój. Luj, 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 ostry bój. Ej kurde, powiem wam szczerze, że no nawet ładnie wchodzi na tą tarczę. Ja pierdziele, goś zrobił kołowrotek w tarczę. Ja nic nie dostałem, tak naprawdę. Teraz zostałem wytrącony z równowagi. Dobra, tego nie widzieliście. Kurde, o wiele lepiej mi jest to na tarczę przyjmować, niż robić rolę. On mi zadaje po jeden obrażeń. Dobra, no jak się nie zdąży za tarczą zasłonić, to jest gorzej. Ale i tak nie jest tak źle, jak było wcześniej. Halo, halo. To ja się napiję. Dobra. No i chodź tutaj ty, protektor cały. O, widzę, że tutaj będziesz czarował. Czarownik się znalazł. Chodź. Na samym początku robiłem ten błąd, że dawałem się
że dawałem się atakować tym ognikom, bo niestety, ale traciłem go z Loka. Ajajajaja, teraz zostałem też po dupie. Traciłem go z Loka i niestety... O! Ale mnie wybił z równowagi. Na szczęście mam tyle energii, że jestem w stanie to wszystko zablokować. Dobra, ale teraz mogę nie mieć na tyle energii, żeby się przed tym wszystkim zablokować. Oh yeah. Dobra, teraz by trzeba było tak, wyczarować kogoś ciekawego. Na przykład takiego. On się na tym skupi. Ja sobie weźmę dwie łapki. I zawsze coś tam go skubnąć można, nie? Albo nie. A ty kurde mendo, no. I tak przed nosem. Tutaj bił. Ładnie mnie wytrącił z równowagi całkowicie. Znowu te ognie piekielne. Jak jesteśmy, im jesteśmy dalej, to oczywiście... No to nie ma się co tam pchać na tą... Ale mnie położył. Nie ma się co tam pchać na środek tej areny, także ja walczę cały czas na schodach, z tego względu, że głównie przez te ognie, które niestety bądź niestety, no ale mogą uprzykrzyć życie i to cholernie. Bo one wyprowadzają cię z równowagi, przez co... No dosyć szybko można bardzo... dużo życia stracić. No, przełamał obronę, ale na szczęście już ten ostateczny cios... Znowu jak najdalej od tych kulek. Ale kołowrotek. Dobra, kolega dostał 110. Ja nie wiem, czy on się jeszcze pali. On chyba przez chwilę tam gdzieś jest... Nie jest podpalony. Dobra, fajnie by było, jakby on na przykład kopnął, nie? Jak on kopie, to jest dosyć dużo czasu. Nie dostanę. A, dostałem, dobra. Ajajajajajajaj. No teraz było dosyć groźnie. Się napiję. Powiem wam, że tutaj starczą. O wiele lepiej się gra. Ajajaj. 213, tak, dobra. I za plecy mu. Kurde, no to jest dobry trik, nie? Przyjąć to wszystko i teraz mu bić w plecy, bo się bardzo długo pociąga po tym ciosie. Byle tylko się obronić tarczą zaraz po tym jego ataku. No ale on zginie, bo po prostu spalił się skubaniec. No i się udało, kurde. Także na tego bossa tutaj tarcza się przydaje, nie ma co. No i oczywiście od tych kul ognia trzeba strasznie uciekać. Ja wam pokazałem pierwsze podejście i tak naprawdę ostatnie podejście. Pomiędzy... próbowałem różne style. Na przykład próbowałem też jakąś tam inną pałkę na niego i tak dalej, i tak dalej. Nawet na tą tarczę nie nałożyłem run. Także jakbym nałożył runy, to jeszcze pewnie byśmy... tutaj swobodnie sobie z nim dali radę, no ale okej. Kroczący ogień, krótki miecz, nawet nie ma co sprawdzać, bo i tak go nie będę mógł podnieść. Bardzo fajny build. O, zobaczmy, ile tutaj uzyskam. Uzupełnienie życia i 4 miksturki. Okej, dobra, fajny build. No, zrobiłem troszkę cięższą postać, która tak naprawdę w tym momencie, no tą wagę ma tak średnio, nie jest masakrycznie, nie jest lekka, ale jeszcze może coś tam się przewracać, prawda? Super, dobra, no to w takim razie na tego bossa mamy opcykaną opcję, czyli tacia. Można jeszcze zrobić tak, tylko nie wiem, co to daje. Ale fajnie wygląda. Dobra, to by było na tyle, bo przedłużyłem troszeczkę. Dzięki za wasz czas, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę oraz zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, do usłyszenia. Cześć!